Dobra, obudziłem się. Idziemy tutaj z powrotem sprawdzić notatkę. Sprawdzić, gdzie on idzie. Moja zbroja na razie trzyma się dobrze. No i gdzie on miał iść? Na południe, dobra, no to. Południe, no to raczej powinien iść tędy. Chcą tam przypłynąć, okej. Postaram się przypłynąć tutaj. Ciekawe, co mnie dzisiaj czeka. Na razie mijam te bile wodne, czy jak to jest. Ciągle nie wiem, jak to się mówi w ogóle. Czy bile wodne, czy bije wodne, czy co. Ej, jak ładna wyspa to jest, naprawdę ładna wyspa to jest. No już jesteśmy tutaj blisko brzegu. Teraz chyba tędy musimy iść. Tutaj przypłynąć tu, to miejsce. No iść tutaj, ale kurka wodna, chciał mi się właśnie iść podczas deszczu. Chciał mi się iść podczas deszczu, naprawdę. No niestety. Już nie cofnę czasu, muszę wejść na górę. Ej, jaki tu jest tunel ładny. Już się nie dziwię, że tutaj ten Janusz przeżył tędy. Naprawdę to ładnie wygląda. Ej, czekaj. To jakiś domek jest. To taki domek jest. Szybko pobiegnijmy tam. Sprawdźmy, co tam się kryje w tym domku. A szkielety. Żeby przypadkiem nic mi się nie stało. Musimy iść szybko do tego domku. Jest tutaj bardzo ciemno. Potwory się tworzą. Może jak pójdę do domku się może. Może uda jeszcze mi się przestawić tu na dzień, bo. Ha, nie mogę już być. Zjedzmy chleb sobie. Doszedłem? Tak, doszedłem. Kurka wodna, ten domek widać, że już lekko puszczony. Dodatka Janusza, przeczytajmy ją. Pewnie też zatrzymał się ten gość tej teraz bezludnej wyspy. Idę dalej za nim w ślad, tak jak Drwal za mną. Czyli co, prawdopodobnie to jest ten gościu, który był z tamtej wyspy. Albo z tej wyspy, gdzie jest farma. Bo ten gość raczej, który ten Maciek, który był tutaj na tej wyspie. Czy to był Jacek, czy Maciek, no to nie wiem. Dobra, nie chce mi się walczyć z tymi potworami, a tej muszę biec. Musiałem właśnie iść w nocy. Na szczęście jak będziemy płynęli, to nie ma tutaj raczej żadnych zagrożeń. Fontanna tu jakaś, ale w fontannie to raczej nic nie ma ciekawego. Patyki. Szkielety jakieś, pająki. Mam nadzieję, że znajdę wreszcie podczas tej podróży jakiś domek wreszcie, bo ja chcę znaleźć domek. Bo jest noc, a w nocy no to ciężko się chodzi, bo to wszystko możecie dorwać od prostego creepera po naprawdę wkurzające szkielety, więc wszystko może być. Nawet może mnie spotkać jakiś cygan i mnie okraść, ale no. To już jest naprawdę takie sytuacja ostateczna. I ścieżkę zgubiłem. A co ty chcesz ode mnie, skurczybyku, ty? Ej, ale ja zgubiłem ścieżkę. O, tu jest ścieżka. Ja się nie dziwię, że Marian, jaki Marian, kurka wodna, że ten Janusz ominął.
Ale wioska. Serio, taktycznie tutaj stoi wioska. Ale chyba opuszczono, bo tutaj widzę, że nikogo tutaj dawno nie było, bo wszystko w pajęczynach i w ogóle. Nic ciekawego nie ma. Ale może sobie przejdziemy, może znajdzie się coś ciekawego. Tutaj raczej nie przejdę. Tutaj jest kowal. Ej, widzimy jakiś tutaj błąd dziwny, że coś jabłole bierzemy. Nasze sztabki złota też weźmiemy. No nasze, no po prostu sztabki złota. Musimy wejść na górę, musimy znaleźć wreszcie jakieś miejsce do spania. Werce raczej nic się nie kryje. O, siema. Nara, dobra. Ten zombie wyglądał na podejrzanego, więc go i tak musiałem pokonać, bo to był zombie osadnik. Widzicie, to chyba jakaś choroba zaatakowała tą wioskę. Czy coś? Teraz mi się wydaje, że powinienem pójść tędy. Jest łóżko, mam nadzieję, że się prześpimy. Dobra, to są potwory, ale ja chcę po prostu... dobra. Już jest dzień. Ogólnie to przez całą noc chyba nie mogłem zasnąć. Pewnie to przez to, że wtedy poszedłem spać, a teraz no to... nie chciało mi się spać, po prostu całą noc leżałem, przeleżałem, żeby te potwory zniknęły. Weźmy wszystko. Tak patrzę, no to, to... ej, gościu, co ty tu robisz? Aha, tutaj ci zombie osadnicy są... bez mózgi i po prostu utknęły w pajęczynach tutaj. No ja też jestem bez mózgi, bo... wlazłem w tą pajęczynę, muszę zniszczyć. Dobra, skoczyłem. O kurka wodna, szybko musiałem zniszczyć, żeby... dobra, wiesz co? Trzymaj tą nić, ja nie chcę iść nić. Jakaś farma. No widać, że mówię, że to jakieś chrupsko panowało tą wioskę. Ale kurka, ja mam już tyle normalnie. Pozwiedziłem to, tej wioski i dalej to nie jest cała wioska. No to naprawdę to była spora wioska. No to musiała chyba dużo tutaj albo potężny jakiś wyrzut tutaj zaatakował, no już jest problem z tą wioską, bo teraz tutaj naprawdę opuszczona. Nie wiem, czy to opuszczona, czy ktoś się zaraził. Raczej jakaś zaraza tutaj zaatakowała, bo to raczej jest niemożliwe, żeby tak sobie wioska stała, jakby to była opuszczona wioska. Wyglądała chyba trochę inaczej. Opuszczone, no to raczej domki już naprawdę były zniszczone, że pewnie to jakaś epidemia zaatakowała. Siema. Co, boisz się wyjść z cienia? Bo płoniesz. Jest notatka Janusza. Bardzo duża ta wioska. Mega wielka ta wioska. Naprawdę wielka ta wioska, że aż szok. Myślę, że zrobię sobie tutaj. Nie opłaca mi się nic z tego brać. Naprawdę ta skrzynia była mizerna. Dobra, no to... ach. Ej, co ja tu robię? Przed chwilą przecież byłem tutaj, a nagle tutaj się przyniosłem. Dobra. Bardzo podejrzane, może po prostu... no nie wiadomo. Idziemy czytać dalej. Ciekawe znalezisko. Wielka opuszczona wioska. Dlaczego niby ludzie opuścili to piękne miejsce? Być może przeszkadza im pustynia, może góry lodowe? Tego chyba nikt nie wie. Chyba tego szukał ten wędrowy. No niestety ten Janusz Kowal nie opisał w ogóle drogi, ale na szczęście przeniosłem się tutaj i wiem, że poszedł dalej na południe. Nie wiem, być może
To ma oznaczać, że po prostu jeżeli nic nie napisał, żaden kierunek, to po prostu mam iść dalej w tą samą drogę. Nie wiadomo. Nie wiadomo w ogóle, co z tą wioską, czy ona naprawdę była opuszczona, ale jaki mały żółwik tutaj jest. Dobra. Oh. Już trochę straciłem czasu przez tą wioskę, bo naprawdę ta wioska taka ogromna normalnie, że nie zdążyłem zwiedzić jeszcze chyba cała, ja już trochę czasu straciłem. Dobra, idziemy dalej. Coś podejrzewam, że chyba będzie jeszcze jakoś jedna, jeden jakby miejsce, tak mi się podejrzewam. Tak zauważam, że są trzy lokacje, a potem jakiś domek, a przynajmniej obóz, no Janusza, dobra. No i chyba widzę jakiś bunkier. Może tutaj będzie schowany nasz kowal. Mówię nasz kowal, ponieważ... A dobra, nieważne. Może tutaj będzie mój kowal schowany. Już sobie przypomniałem, chodziło o nasz, bo mój kowal i kowal tego gościa, idziemy. Tego gościa, który jakby opuścił niby tą wyspę. Ciekawe, czego znajdziemy. Może być to też informacja tego, że mogło tu być na przykład, może to jest osoba, którą znam. Na przykład ten drugi kowal tutaj z dołu chyba miał na imię Grzegorz, tak mi się wydaje. Chyba tutaj miała być pułapka na mnie. A chyba coś im nie wyszło. A jednak działa. Jednak ta pułapka działa. O, bardzo działa ta pułapka. Ej. Tu są jakieś notatki, dobra. Ej, kurka wodna, przestańcie się pojawiać. A tu chce nas... Chcę tutaj legalnie ukraść wasze przedmioty. Szybko. Jeszcze ty. Chcę na spokojnie, chcę legalnie ukraść wasze przedmioty, dobra. Uciekajmy, bo oni będą cały czas tutaj pojawiali. Ostatni chyba do zniszczenia, dobra. Wrzućmy niepotrzebne kusze. O, ostrość 5. Miecz bunkrowego, okej, dobra. To sobie weźmy, bo wygląda na o wiele lepszy, dobra. Kilof, no to raczej chyba... No... Kolejny się pojawił, dobra. Tutaj cały czas będą się chyba tworzyć. Tak podejrzewam. Zjedzmy sobie na spokojnie jabola. Musimy chyba uciekać stąd. Kurka, zaraz padnę. Półtora serduszka mi zostało, dobra. Tutaj raczej mnie dosięgną, dobra. Przeczytajmy może na początku cel. Jednak mnie znalazłeś. Poczekaj, masz on. Kurka wodna, szybko. Dobra. To chyba ostatni, dobra. Teraz przeczytajmy sobie cel. Zabić 2 razy drewoklejek, nagroda 10 tysięcy szparów, informacja, bardzo niebezpieczny. Podbił 2 wieże, rozbroił pułapkę oraz rozbił grupę miejską. Czyli mi ciągle szukałem. Kilof bunkrowego, może kilof nam się przyda. Może to jest jakiś wyjątkowy kilof, skoro jest opisany, a nie nazwany diamentowy kilof po prostu. Czytajmy kolejną notatkę Janusza. Albo może najpierw pokonajmy kolejnego... gościa, który chciał na mnie zaatakować, ale niestety mu się nie udało. Czytajmy. Znalazłem kolejną bazę gangu. Teraz mam pewność, że ten rywal nie przejdzie. A przynajmniej mam nadzieję, że, bo ta drużyna prawie niczym się nie różni od poprzednich. Oprócz tym, że jest ich więcej. Aha. Chyba musimy iść dalej w tym samym kierunku. Czyli tędy. Ale naprawdę było ich sporo, prawie... Prawie tutaj umarłem, serio, prawie tutaj umarłem. Zostało mi 1,5 serduszka, na szczęście już się trochę odrodziłem.
No, zmęczyła, ale zmęczyła mnie ta walka. Muszę chyba jak najszybciej pójść po ten punkt kontrolny. Jaki punkt kontrolny? Raczej po obóz tego Janusza. Ale to lepiej, bo już się robi ciemno. Teraz chyba muszę przepłynąć tutaj cały tej to wielki morze. To już się ląd kończył, no to chyba nie opłaca mu się dalej iść na południe. Kurka, zmęczenie. Niestety. No i muszę dalej płynąć. No chyba tak samo, bo było u niego ciemno, no i musiał dalej płynąć. Musiał dalej płynąć na południe. Raczej to jest południe, mam nadzieję, że to południe. Płyniemy dalej na południe, dalej. Ta podróż mi się wydaje, że była dość długa. Dość długo nam to trwało. Długo zwiedzałem wioskę, plus tego jeszcze długo walczyłem z tymi gangsterami z bunkru. A teraz pojawiłem się na jakiejś Arktyce, na której jest zimno. No, zimno bardzo to jest naprawdę. Chyba jeszcze chorobę jakoś zapałem, bo już nosem ciągnę naprawdę. Mam nadzieję, że znajdę obóz. O, jest. Chyba tu rozgościł się nasz kowal. Prawie stojak zniszczyłem, dobra. Co on tutaj krył? Jakieś miejsca, jakiś lód. Jakiś dziennik, dzień 10. Ciekawe, co tutaj można doczytać. Dzień 9 jest dla mnie wyjątkowy. 9. Czekaj, to miał być 10 czy 9? Chyba 10. Dobra, czytajmy. Dzień 10 jest dla mnie wyjątkowy. Na początku znalazłem niezamieszkały dom, następnie znalazłem opuszczoną wioskę, której szukał ten okrzyżta z bezludnej wyspy. Pod koniec dnia znalazłem bunkier gangu kuszników. No i mi się wydaje, że ten gość dalej pewnie poszedł na południe. Znaleźliśmy trochę ciekawych przedmiotów, takich jak na przykład miecz bunkrowego. I trochę jedzenia, dobra, no to teraz się prześpimy, bo jest naprawdę ciemno i jestem naprawdę zmęczony. Dobra. Potwory, kurka wodne, jakie znowu potwory z... Pójdźcie spać. Zimna! Jaka zimna woda, kurka wodna była. Nie przemyślałem to tego, że woda mogła być aż tak zimna, serio. Tak zimna woda tu jest normalnie. To był chyba głupi pomysł. Teraz powinien spać.